bardzo ważny jest wybór i przygotowanie pomieszczenia, w którym będą składowane owoce. W warunkach amatorskich do przechowywania jabłek potrzebne jest ciemne pomieszczenie zabezpieczone przed mrozem. Jednocześnie musi ono być dość chłodne z możliwością wietrzenia, czyli na przykład otwierania okien. Najpewniej warunki te uda się osiągnąć w piwnicy. Przetrzymujemy jabłka w chłodniach. W zwykłych chłodniach są przetrzymywane do lutego, marca. W kontrolowanej atmosferze nawet do lipca. One są bardzo dobre, w dobrej kondycji, w dobrej jakości. Smak, twardość, wszystko mają. Bardzo dobre są. Piwnice czy chłodnie trzeba wybielić i odgrzybić na minimum 3 tygodnie przed składowaniem owoców. Skrzynki i skrzyniopalety do przechowywania jabłek należy wyczyścić i odkazić, aby zmniejszyć ryzyko gnicia jabłek. Nigdy nie należy kłaść skrzynek bezpośrednio na ziemi, gdyż owoce potrzebują powietrza. W ten sposób lepiej przetrzymają zimę. Najważniejszą istotą dobrego przechowania jest przerwanie procesu dojrzewania tych owoców. Więc żeby to spełnić, to należy je szybko po zbiorze schłodzić do odpowiedniej temperatury. Do przechowywania wybiera się odmiany późnojesienne i zimowe. Jabłka należy zebrać 2 tygodnie przed osiągnięciem ich dojrzałości. Aby nie przegapić tego momentu, należy uważnie obserwować sad. Zbiory można rozpocząć dopiero wtedy, gdy pod drzewami pojawią się pierwsze jabłka spadowe. Konsument, który kupuje, musi kupować jabłka zdrowe i do bezpośredniego spożycia, nie na długie przetrzymywanie. Owoce ponadto należy przeglądać i odrzucać delikatnie, gdyż każde ich poruszenie i przekładanie powoduje odgniecenia i przenoszenie zarodników grzyba na inne zdrowe owoce. Dzięki tym wszystkim wskazówkom nasze jabłka bezpiecznie przetrwają zimę. Monika Nicgorska-Martyniuk, Agroflash.